Cześć, dzisiaj druga część treningu z gumami i z drążkiem. Poprzednia część filmu podobała się Wam, dlatego postanowiłem nakręcić kolejną. Docelowo będą trzy takie treningi, które będzie można stosować wymiennie, tak jak mówiłem w pierwszym filmie. Ta część też składa się z 9 ćwiczeń, z czego 7 ćwiczeń jest głównych i 2 ćwiczenia są na koniec na brzuch. Będziemy potrzebować maty do ćwiczeń, drążka do podciągania i gum oporowych, gum treningowych. Z tymi akcesoriami bez problemu wykonacie ten trening. W opisie filmu i podczas trwania treningu będziecie mieli informacje, ile robimy serii, ile powtórzeń, także będzie wszystko tak jak w pierwszym filmie. Będzie to gotowy trening, który będzie można zrobić u siebie w domu. Jak widzicie, nie będzie potrzeba dużo miejsca, tylko właściwie gdzieś miejsce do podciągania, żeby montować drążek. Drążek będziemy 2 razy zmieniać w ciągu tego treningu, ale to jest przekręcenie tego drążka, akurat to jest kwestia 30 sekund, więc nie zajmuje to dużo czasu, a możemy sobie dodatkowe ćwiczenia robić. Właściwie chciałem Wam pokazać, jakie można jeszcze inne robić ćwiczenia z drążkiem, oprócz tylko podciągania. No to tyle, zaczynamy z pierwszym ćwiczeniem i zobaczycie sobie, jak to będzie wyglądać. Kolejny trening przed nami. Tutaj do pierwszego ćwiczenia celowo dałem drążek w połowie. Możecie go sobie też tak przekręcić. Będziemy robić podciąganie australijskie. To jest fajne ćwiczenie przede wszystkim do nauki podciągania klasycznego na drążku, ale też inna jakaś tam opcja na ćwiczenia na plecy. Więc opuszczamy sobie drążek trochę niżej i pokażę wam jak to będzie wyglądać. Robimy sobie tego ćwiczenia 3 serie po 10 powtórzeń. Będziemy sobie musieli przekręcić drążek na dół, zaraz zobaczycie, że trwa to tylko chwilę, więc można to zrobić spokojnie w przerwie pomiędzy seriami. Drążek mamy obniżony, teraz jest tutaj na samym dole. Możemy go użyć, żeby zahaczyć sobie o niego gumę i robić wiosłowanie dzięki temu, ale możemy też tą gumę sobie nogami przytrzymywać, więc jak tam Wam wygodnie. Ten drążek tak nisko będzie potrzebny jeszcze do jednego ćwiczenia, więc dlatego go dałem już tutaj na dół. Bierzemy sobie gumę i zaplatamy sobie tutaj o drążek. I macie tak jakby uchwyt do... do wiosłowania w ten sposób. I robię tak sobie 3 serie po 10 powtórzeń.
Teraz przed nami trzecie ćwiczenie, coś na nogi, wykroki z gumą. 3 serie po 10-12 powtórzeń na każdą nogę. Tutaj sobie bierzecie po prostu, trzeba nadepnąć na gumę, złapać ją po bokach i robimy sobie wykroki w miejscu na każdą nogę. Wykroki mamy zrobione, teraz fajne ćwiczenie, czwarte na triceps. Zrobimy sobie taką wariację na temat pompek z użyciem drążka, czyli będą pompki w wąskim chwycie na drążku, takim powieszonym tutaj na dole. 3 serie po 10 powtórzeń. Tutaj sobie chwytacie dosyć wąsko to. Kolejne ćwiczenia, piąte już z naszego planu treningowego, tym razem na barki. Bierzecie sobie trochę lżejszą gumę i robimy, jak na poprzednim treningu robiliśmy wznosy na bok, to teraz będziemy robić wznosy do przodu, czyli przydeptuję sobie gumę z przodu i robię sobie 3 serie po 10 powtórzeń, obie ręce, po prostu wznosy do przodu.
klatki mamy zrobione, teraz kolejne ćwiczenie przed nami na biceps. Uginanie przed ramion, tylko że będziemy robić to chwytem łodkowym. Ostatnio robiliśmy normalnie w ten sposób, a teraz musicie zwrócić uwagę na to, że jak będziecie dźwigać gumę, to musicie mieć trzymać ją w ten sposób. Zobaczcie sobie to też z innych ujęć. Dlatego pamiętajcie, żeby w tym treningu robić to chwytem łodkowym. Czyli podobnie jak w tamtym przypadku sobie stajemy na gumę. Bierzemy sobie gumę, chwytamy ją sobie w ten sposób. I robimy dwie serie po 10 powtórzeń. Biceps jest zrobiony, więc teraz pora na triceps. Zrobimy sobie takie ćwiczenie z gumą. Pokażę Wam, jak je zrobić. W podobny sposób jak poprzednio, zresztą większość ćwiczeń z gumami na ramiona czy na barki polega właśnie na tym, że się na nie po prostu depta i rozciąga tą gumę. Stajemy sobie w ten sposób, przeciągamy sobie gumę za głowę i robimy tak, jakby wyciskanie francuskie na triceps. I robimy sobie tak, w ten sposób robimy dwie serie po 10 powtórzeń. Teraz pierwsze ćwiczenie na brzuch, zrobimy sobie ćwiczenie na skosy, też z gumą. Stajemy sobie na gumie z jednej strony, chwytamy sobie gumę w ten sposób i robimy sobie skłony na boki. Po 10 powtórzeniach, czy tam 20, brzuch już możecie w sumie robić tak, jak Wam pasuje. Zmieniacie sobie stronę. Pamiętajcie, żeby gumę tutaj dosyć nisko złapać. Nie na samym końcu, żeby był jakiś opór i jedziemy.
ćwiczenie na brzuch i ostatnie już w tym treningu. Możemy sobie wykorzystać jeszcze raz drążek, który opuściliśmy tutaj. Klasyczne po prostu brzuszki, nogi możemy sobie wpleść pod drążek, więc będzie nam dzięki temu łatwiej je robić. 2-3 serie po 10-12 powtórzeń. W zależności od tego, jak chcemy sobie wykorzystać drążek, możemy sobie robić świecę przy pomocy tego drążka, czyli chwytamy się drążka w ten sposób i jak widzicie, kolejny trening do matora za nami. Można powiedzieć, że na naszej mikrosiłowni potrzebowaliśmy gum i drążka. Materiały na temat tych gum oporowych i tego drążka możecie znaleźć w opisie filmu i też na kanale. Także jeżeli chcecie sobie coś takiego kupić, to zobaczcie sobie, czy to jest dla was, czy wam się będzie podobać, bo zrobiłem tam testy tego i jest konkretny materiał zarówno o gumach, jak i o drążku. Inny przykładowy trening, taki do matora, też znajdziecie w opisie filmu, więc teraz już mamy dwa, które możecie sobie robić na zmianę, jak jeden się nudzi, albo na przykład w poniedziałek robicie ten, w środę robicie tamten poprzedni i postaram się wam zrobić jeszcze jeden taki zestaw ćwiczeń, gotowy trening i wtedy będą trzy treningi z gumą i z drążkiem i będzie można robić sobie zamiennie te trzy treningi. No docelowo pytanie mam, czy powinniśmy rozbudowywać tą serię, jeśli tak, to dajcie znać, jakie tam jeszcze włączyć urządzenia do ćwiczeń, jakie macie sprzęty u siebie w domu czy w mieszkaniach, to spróbujemy zrobić jakieś takie treningi z mniejszą ilością sprzętu. Docelowo chcę jeszcze tu jakieś hantle dołożyć, jakąś ławeczkę, więc no będą się pojawiać takie materiały na kanale, bo wiem, że wam się podobają, więc czemu nie? Jeżeli ten materiał wam się podobał albo macie jakieś pytania, sugestie, napiszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, zostaw suba. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.